Hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, zagram sobie we Farminga 22. Tak, nadeszła ta wielkopołomna chwila, w której mogę sobie zagrać we Farminga 22. Jest dzisiaj 22 listopada, w poniedziałek. Odcinek pojawi się we wtorek 23 listopada, więc dzień po premierze Farminga. Mam nadzieję, że wam tak pasuje. Jak sobie widzicie, jest kamerka, więc mam nadzieję, że wam się podoba, że nie zapomnijcie o lajkaczu, subskrypcji, tutaj na moim palcu powinna się pojawić, oraz oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku. No i co, możemy sobie już przejść do gierki. Jestem tu już w głównym menu i jak widzicie, główne menu jakoś bardzo dużo się nie różni od tego właśnie Farminga 20, który był. Ta 22 tak no po prostu wygląda bardzo podobnie, tylko się kolory lekko zmieniły, więc możemy sobie już przejść do... Jak widzicie, mamy tutaj 7 opcji, mamy zakończ, autorze, opcje, osiągnięcia, zawartość do pobrania, gra wielko, wieloosobowa, no i kariera. Ja sobie odpalę karierę, mamy puste miejsce, tak jak było we w tamtym farmingu, klikamy sobie w te puste miejsce, fajna muzyczka w tle, fajny jest taki dźwięk, jak się nadusi na różne przyciski, takie właśnie takie fajne, fajny dźwięk mieli. No i sobie właśnie klikamy, cyk, kontynuuj. I mamy do wyboru, tak jak w ostatnim farmingu, mamy do wyboru 3 tryby kariery. Ponieważ jest to nowy rolnik, kierownik gospodarstwa, zacznij od zera. Ja tak właśnie przed odcinkiem się zastanawiałem, jaką opcję właśnie sobie wybrać. Bo w tamtym farmingu wydaje mi się, że zaczynałem z tym, a w tym wydaje mi się, że też chyba zacznę z tym, ponieważ zacznij od zera to jest trudna rzecz, ponieważ nie mamy niczego tak jakby i po prostu zaczynamy z niczym. Znaczy, mamy trochę pieniędzy, ale nie mamy sprzętu, ani nie mamy ziemi, więc jest naprawdę ciężko. Kierownik gospodarstwa dysponuje sporym funduszem, ale nie mam ziemi, no i też nie mam właśnie sprzętu. A tu mam po prostu sprzęt oraz ziemię, jakieś tam pieniądze mam, więc to jest moim zdaniem najlepsza opcja. Więc klikam sobie kontynuuj i wybieramy sobie mapę. Tak jak wam mówiłem w odcinku, w którym przedstawiałem wam nowości z farminga, mamy mapę Elm Creek. Oprócz Elm Creeka mamy również mapę Hjod Baileron i mamy również mapę Erlegrand, chyba tak to się czyta. No i ja sobie wybiorę właśnie Elm Creek, bo wydaje mi się, że ta mapa jest najlepsza i ją właśnie wam pokazywałem, więc dlatego sobie ją wybierzemy, klikamy sobie kontynuuj. Mamy modyfikację, czyli to jest po prostu ta już co każda wersja ma, po prostu jest to Classic Series Saddle Track Pack, czyli to są właśnie modyfikacja, która zawiera klasy. Tu tak wszystko zaznaczone, start, więc tu się ładnie mi ładuje. Możemy sobie również przejrzeć, tutaj mamy jakie mapy, a nie da się jeszcze jednak przejrzeć. Więc widzimy się zaraz, jak to mi się załaduje. Dobrze moi drodzy, jak widzicie, czeka nas bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ tak jak w ostatnim farmingu możemy sobie modyfikować naszą postać. Ja to zrobię tak szybko po prostu jak mogę i nie wiem, czy wam to będę przyspieszał, po prostu wam to pokażę, jak ja to będę robił. Więc pierwszą rzeczą, którą robimy, to sobie wybieramy człowieka, twarz, czy tam jego kolor skóry. Mamy tu różnych od czarnoskórych do białych, więc dlatego sobie wybieram tego, bo ten mi bardzo pasuje, ma twarz fajną. Teraz sobie wybieramy włosy to sobie weźmiemy. Ja mam bardzo fajny pomysł, ponieważ mam miłe skojarzenia z ludźmi, którzy mają zakola, dlatego sobie wybiorę człowieka ze zakolami. No i będę na niego po prostu mówił zakolak. I brodę, czy brodę jakąś zrobimy? Wydaje mi się, że taką lekką brodę bym mógł mieć, więc dlatego zabierzemy sobie taka broda będzie bardzo fajna. Czy możemy wybrać kolor tej brody? A tu mamy, dobra, i wybierz kolor, tak? To sobie weźmiemy taką. A, bo to od razu wybieramy wszystko, co nie? Dobra, to sobie weźmiemy. On będzie taki... Nie, rudego nie robimy, dobra. Weźmiemy sobie takiego lekko blondyna, niech będzie. No i wąsa. Niech ma takiego wąsa, takiego lekkiego. I teraz ubranie, jakie możemy sobie tu ubrania zabrać? Weźmiemy sobie po prostu, niech to jest taki człowiek, który zna się na życiu oraz wie, czego szuka. Mamy takiego, to jest taki typowy bumper, będzie rolnik Case Agriculture i ma bluzę z Case'a, czyli to jest taki typowy bumper, który przyjeżdża i po prostu ma ubrania z jakieś tam markowe, w sensie markowe, tylko że od marki właśnie traktorów i takich innych sprzętów rolniczych. Więc taki możemy sobie zabrać, cyk. Następną rzeczą jest tu po prostu, aha, to jest jakieś takie coś, kurtkę możemy mu dać. Czy chcemy, żeby miał kurtkę? Otóż jest pytanie. A nie, bo tu mamy tak, dobra, nie no, to my zabieramy, nie będziemy brali poszczególnych rzeczach, tylko po prostu weźmiemy sobie taki cały setup, czyli po prostu będzie tak wyglądał, bo butów mu nie będziemy zmieniali. Tutaj też niczego mu nie zmieniamy. Czy mamy w ogóle...
A możemy mu nawet dać z innych firm tą czapkę. Niech będzie, damy mu już. Nie mam, bo tak ładnie wygląda. Rękawiczki, czy on chce mieć jakieś rękawiczki? Nie mam, bez rękawiczek, okularki. Niech ma takie okularki, niech wygląda na mądrego. Więc sobie klikamy potwierdź. Witam w grze. Nie, ja nie chcę szkolenia, ponieważ ja się znam trochę na farmingu. Jeśli chcesz uruchomić samouczek, później rozpocznę grę na mapie. Dobra, dobra, wszystko ok. No i co? Jesteśmy już tutaj w gierce, ja się tutaj trochę przybliżę. Mamy 100 tysięcy na początek, co jest niezłą kwotą moim zdaniem. No, powiem wam, że całkiem fajnie. Gdzie się klikało, żeby... A, dobra. Bo klikało się oczywiście tutaj, żeby było sprawdzić mapę. My jesteśmy w którym miejscu? Jest takie trochę to... zmieszane. Tu widzimy, jesteśmy my. I tu już nasza farma jest. Ten odcinek w ogóle będzie taki, który wam pokazuje, jak ten cały farming wygląda, ponieważ nie chciałbym jakby zbytnio się wdrażać tego całego logikę farminga teraz i to wszystko, więc wam po prostu oprowadzę was po mapie, jak to wszystko wygląda. Jakby co, wejdę tu w ustawienia, bo chciałbym wam pokazać grafikę, mam ustawioną na... Chciałbym wam właśnie pokazać, jak to wygląda wszystko z grafiką, bo mam na przykład jakieś radio, tu inne rzeczy, co to jest w ogóle? Dźwięk i ja sobie to wszystko poprzestawiam, jak będę widział, że coś będzie źle wyglądało na odcinku. Nawet cień możemy mieć, spory roku, wow. Fajnie. Dobra, dobra, więc ja sobie to wszystko poustawiam tam między odcinkami. Dobra, czy... Aha, bo traktory się zmieniało tak, co nie? Wow. Wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie. Tylko teraz sobie zmienimy, żeby po prostu wyłączyć sobie... Albo samouczka sobie zostawimy. Tylko mam nadzieję, żeby to nie było za głośno gra. Więc jak będzie za głośno gra, to sobie to ściszę po prostu, jak będę montował. Czy my chcemy robić jakąś tutaj... Aha, tak to się robi, dobra. Trochę tak jest nieprzejrzyste to wszystko, co my tutaj mamy na taki pierwszy rzut oka mój. Mamy John Deere'a, wow, fajny John Deere'ek. Co my tu dalej mamy? Aha, bo mamy jeszcze takie coś. Mamy jeszcze inne, bo mamy trzy traktory. No powiem wam ciekawie, trzy traktory, więc jest to moim zdaniem niezwykle dużo, jak trzy na początku. Co my tu jeszcze mamy? Bo chciałbym zobaczyć, które są moje pola. Aktywni pracownicy. Wow, mamy nawet tutaj pogodę. Możemy sobie przejrzeć. Chciałem sobie sprawdzić, jak to jest z polami wygląda. Nie mogę sprawdzić, które są pola moje. Oj kurka, bo myślałem, że mogę sprawdzić. Pojazdy. Wydaje mi się, że moje pola to są właśnie te 3. 4-5, 4-6 i 4-4. Bo jeszcze mogę ogólnie sobie kupić tereny, co nie? A, no, więc mam rację. Moje pola to jest 4-5, 4-6 i 4-4. Więc w tych miejscach będę mógł właśnie tą moją farmę tutaj posiadać. Znaczy, posiadam ją właśnie w tych miejscach. Bo co my tu jeszcze mamy tak ogólnie? Bo tak jak wam wspomniałem, ten odcinek będzie tylko polegał na tym, że ja was tutaj wprowadzę w to wszystko, w tą całą magię Farminga 22. I w czwartek będą właśnie pierwsza gierka z tego farminga. I w czwartek będę mógł sobie właśnie tutaj już pierwsze na przykład pierwszą orkę robić i tego typu rzeczy. Więc to wszystko będzie dopiero w następnych odcinkach. I co się chciałem wam tu pokazać? Mam tu jeszcze jakąś... A, bo ja tu mam włącz... Wow, wpadłem do tego, do kanału. Mogę sobie światło włączyć. Aha, bo ja tu mogę chyba maszynę naprawić. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, jak to z tym całym farmingiem tutaj będzie wyglądało. O kurka wona, my mamy tu jakiś strych jest. Teraz stąd spadniemy. Mamy jeszcze auto, co też jest spoko rzeczą. Mamy domek, wszystko jest. Ja sobie tutaj muszę tak trochę przyzwyczaić z tym wszystkim, obeznać się w tym. Mamy jeszcze, oraz możemy sobie coś kupić. Co możemy sobie tu kupić ogólnie? Inne. Garderoba. A, czyli tu sobie po prostu zmieniamy nasz wygląd. Budowa. Aha, dobra, spoczko. Mamy jeszcze tereny. Z 64%, dobra, co będziemy mogli później zastanowić nad kupnem innych rzeczy. Klikamy sobie znowu P, co my tu jeszcze mamy. Mody i DLC, wypożyczone przedmioty, posiadane przedmioty. Ło, to jest fajne, że mamy od razu napisane, jakie mamy posiadane przedmioty. Obciążnik, możemy sobie go po prostu wybrać. A, i możemy go chyba sprzedać, tak. No, zbytnio dużo. A czemu mam pokazane, że mam kilka traktorów, a jak teraz tu wchodzę sobie. Aha, potrzeba tak wejść, dobra, spoczko. Samochody, przyczepy, jedna, śniwiarki, tak. Dobra, spoczko, więc mamy średnie ciągniki, tak? I one są nawet całkiem trochę warte są, więc nie są takie najgorsze, moim zdaniem. Co jeszcze mamy? Wyprzedaż pojazdów używanych. Aha, więc mamy jeszcze pojazdy używane. To też jest, moim zdaniem, bardzo fajne.
i pakiety, czyli tu są po prostu pewnie możemy sobie zobaczyć, co możemy zakupić do tych różnych upraw, czyli winogrona, oliwki, ziemniaki, wszystko, żeby to po prostu było łatwiejsze do znalezienia, co też jest bardzo fajną rzeczą moim zdaniem, że takie coś poradzili. Obiekty, worki typu Big Bag, palety, to wszystko było, narzędzia, to też wszystko było, pojazdy sobie będziemy sprawdzali podczas rozgrywki i marki. Dobra, wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym odcinku, że po prostu tak jakby wprowadziłem was w tą całą magię w to farminga. Tu mamy jeszcze silos, jak widzicie. Więc po prostu dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się we w czwartek pojawi się też odcinek z farminga. W czwartek będzie jeszcze trochę inny odcinek z farminga, w którym będę już wam pokazywał co i jak. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się we w czwartek. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji oraz dzwoneczku. I na razienka, moi drodzy. Elo!